Serwus forajna. Słowo się rzekło kobyłka, upłota. wypadałoby zacząć nagrywać. O czym mogę zacząć nagrywać, jeżeli głównie zajmuję się piwem i kulinariami wszelkiego rodzaju? Na no, sytuacji na rynku choreka, szkoły, restauracje, catering, kafe, czasami tylko podróżnia. No i na rynku piwnym, na rynku browarów. Szanując Wasz czas, nie wiem ile to wyjdzie, Gancuzamen. Myślę, że podzielę to na dwie albo trzy części i dzisiaj zajmiemy się Właśnie częścią gastronomiczną. Przez część gastronomiczną oczywiście będę rozumiał głównie multitapy, gastropuby. Natomiast myślę, że będzie to na tyle uniwersalne, że będzie się odnosiło też do innego ty, typu, no nie typu, do innych, do innych lokali gastronomicznych, które nie mam aż tak wielkiego przywiązania do piwa rzemieślniczego. Nie jest to ich, powiedzmy, głównym motywem sprzedażowym. Natomiast, no jednak, gastronomia to gastronomia, te same prawidła będą obowiązywały. Trzeba też, oczywiście, na samym początku zauważyć, że sama gastronomia to nie jest tylko lokal i gość, czyli klient tego lokalu, ale jest cały szereg, cały łańcuch dostaw, cały łańcuch firm, które ten lokal będą obsługiwały, od dostarczania środków czystości, dostarczania półproduktów czy produktów, które potem zostaną wykorzystane do zrobienia jedzenia, czy chociażby serwis e, bieżący, niebieżący, normalny, urządzeń, urządzeń gastronomicznych, które tak będą na zapleczu kuchennym, e, serwis kranów w multitapie, to jest cały szereg branży, które się obracają wokół w gastronomii wokół danych lokali i które też w tym momencie obrywają po tyłku przez całą sytuację. I głównym problemem tej sytuacji jest nawet nie to, że jest pandemia. No, jest na całym świecie. Problemem jest to, jakie jest prawodawstwo, jakie jest wprowadzane i jaki jak jest w ogóle brak szacunku dla przedsiębiorcy, dla tego tak, który ma czelność prowadzić biznes. Nie daj Boże, robi to jeszcze z chociażby nie z takiego przyziemnego, przyziemnych pobudek, jak chęć wzbogacenia się, ale nie daj Boże, z pasji, no to już w ogóle najgorzej, nie? Jako, że bardzo lubię swoje poglądy zderzać z tym, co mówią osoby z, też z danej branży, ale no, bardzo umocowane. Więc poczytałem całkiem sporo materiałów, całkiem sporo opracowań, podcastów posłuchałem na temat tego, co szefowie kuchni co właściciele różnych biznesów gastronomicznych za zagranicy mówią o całej sytuacji. No, jeżeli gdzieś to się zazębia, to uważam, że jest to całkiem sensowne. Bardzo ciekawe rzecz, na przykład David Chang z Momofuku w Nowym Jorku mówi. Zresztą Nowy Jork będzie się trochę tutaj przewijał z prostej przyczyny. Będę też mówił z perspektywy Warszawy. A perspektywa Warszawy jest trochę inna od całej reszty miast większych, wojewódzkich w Polsce, chociażby ze względu na to jak wygląda teraz struktura i pracy I 16 osób 16 no, osób. 16% osób jest na home office, to jest rekord. Ponoć, myślę, że może być nawet więcej. I transportu, jak ludzie podróżują. Ale o czym o tym zaraz. Ciekawym argumentem było odniesienie do poprzedniej epidemii, do epidemii SARS, która była chyba w 2004 roku. I ukucie takich terminów BB i AB. Before bandwidth i after bandwidth. Dlaczego? Przed szerokopasmowym dostępem do internetu i po szerokopasmowym dostępie do internetu. To odnosi się właśnie przede wszystkim do tych dużych miast. No bo jeżeli się mieszkało w takim Nowym Jorku i jest epidemia, ale no generalnie trzeba do tego biura iść, bo nie mamy jak inaczej pracować, firmy muszą pracować. A w tym momencie. Jeżeli mamy szerokopasmowy dostęp do internetu, jest coś takiego jak to biuro domowe, tak? ten home office, na którym teraz wszyscy siedzą, którzy nie muszą siedzieć w biurze, to nie musimy siedzieć w tym Nowym Jorku, nie musimy ponosić kosztów wynajęcia mieszkania, które są ogromne, kosztów życia w dużym mieście, które są dużo większe niż w mniejszych miastach, czy kosztów dojazdów, tylko możemy być gdziekolwiek, byleby się strefa czasowa w miarę zdarzała, zgadzała, Możemy mieć dom z basenem, możemy mieć dużo niższe koszty życia, możemy mieć dużo ciekawsze pod względem spokojności życia otoczenie, a nie musimy się gnieździć w tym mieście. Dokładnie to samo dzieje się w dużych miastach w Polsce. No bo jeżeli się siedzi na tym home office, to po co wynajmować miejsce w miarę sensownym dojeździe do biura za straszne pieniądze, jeżeli możemy być poza tym miastem. Za dużo mniejsze pieniądze, mając tą samą pasję, zakładamy, tak? Jesteśmy na umowie o pracę, e, mając tą samą presję, wynając za mniejsze pieniądze, więcej pieniędzy zostanie w kieszeni. To w sumie po co, tak? Zwłaszcza jeżeli teraz więcej rzeczy możemy kupić przez internet i one zostaną nam dowiezione do domu, no to możemy mieszkać gdziekolwiek, możemy pracować gdziekolwiek. I to jest taki, może jeszcze nie gwóźdź do trumny dla, dla gastronomii, ale no to widać. Przejdźcie się po Warszawie, po centrum Warszawy. Myślę, że po centrum jakiegokolwiek, właśnie nie, to będzie Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk. Przejdźcie się i zobaczcie nic. Właśnie, to jest to, to jest przerażające: nic. Nie ma ludzi. W centrum miasta głównym klientem, głównym gościem w restauracji, w multitapie, w ogóle, gdziekolwiek tak naprawdę, był A, turysta, B, Pracownik korporacji, zwłaszcza na Warszawskiej Woli, wybudowano wiele tych biurowców. C. Student. Studenci siedzą na nauczaniu zdalnym. Niedalej jak w zeszłą sobotę, przecież ja sam uczyłem przez internet. Zamiast polecieć czy pojechać do Wrocławia, uczyć na miejscu, odwiedzić kilka KTAP, siedziałem w domu i uczyłem studentów piłowarstwa przez, przez komputer. E, więc studentów nie mamy. Dziękuję. Turyści. Jak wygląda turystyka? Wiemy, sami nie podróżujemy, no może poza politykami, siedzimy na tyłku i do nas też nie podróżują. Odpada. No i pracownicy, część, no wiadomo, musi jednak do tych biur jeździć czy do pracy jeździć, a część zostaje w domu i jak już siedzą w domu, no to zamówią do domu. Łączy się to oczywiście ze spadkiem piwa. Przy browarach będę mówił raczej przy, znaczy nawet na pewno będę mówił przy innym filmiku. Spadek taki ogólny, chyba w Europie, jest w tym momencie 20% sprzedaży. Oczywiście to się też będzie różniło w zależności od danej specyfiki, specyfikacji, e, charakterystyki, e, wiecie o co chodzi, e, danego rynku. No bo tak, w jednym kraju to będzie 7%, kilka procent, w innym będzie 70% sprzedaży w knajpach w stosunku do tego, co się sprzedaje w sklepach. No u nas w tym momencie nie mam zielonego pojęcia ile wynosi, jeszcze ileś tam lat temu chyba z 10 to było 4%, czyli tyle co nic. No, ale po wejściu browarów rzemieślniczych, po wejściu szerszym browarów regionalnych, które też są rzemieślnicze, e, jednak to się zmieniło na, na, korzy to czy na korzyść, no, pff, jeszcze nie na korzyść, bo i tak większość jest sprzedawana w opakowaniach jednostkowych, no ale jednak w tych lokalach coraz więcej zaczęło być sprzedawane. Budowaliśmy tą kulturę spożycia tego piwa. W miejscach, że jest to napój socjalizujący, że wychodzi się z przyjaciółmi, nie idzie się nachlać, tylko napić coś ciekawego, pogadać, spotkać. No i w tym momencie to wszystko nara. Co więcej, lokale, które też starały się lecieć na tej fali social media, tak? Czyli potrawy, jeżeli mają gastro, potrawy, które super wyglądają na, na zdjęciach, ale. Świeżo podane, bezpośrednio z kuchni, podstawione pod nos gościowi, tak, że może cyknąć fotkę, no wygląda fantastycznie. Te potrawy nie za bardzo znoszą to, żeby były transportowane na dalsze odległości do już teraz po prostu klienta, nawet nie gościa. Więc jeden z takich trendów, które mogą zrobić lokale, jest to, żeby, a jeżeli były z czegoś znane, jakieś sosy, nie sosy, półprodukty, które mogą być wykorzystywane, sprzedawać na zewnątrz. I właśnie David Chang z Momofuku mówił, że już wcześniej mieli dwa lokale z trzech zamknął, jeden cały czas funkcjonuje, ale już wcześniej mieli takie podejście, że żeby tak na 50 na 50 był zarobek z knajpy i z tego co sprzedają na zewnątrz, nawet do innych knajp. Sosy, nie sosy, bazy do bulionów i tak dalej. I plan, który mieli na 5 lat, musieli wdrożyć w ciągu 6 miesięcy. Więc jeżeli lokal jest znany z jakichś składników swoich, które opracował, zrobił, no może to sprzedać na zewnątrz, nie tylko musi sprzedawać jedzenie już gotowe potrawy. Z piwem będzie trudniej, z prostej przyczyny. Specyfika polskiego rynku jest taka, że dużo tego piwa, które można kupić lane, jest sprzedawane też w sklepach specjalistycznych, bo ma instalacje do sprzedawania tych piw, do lania tych piw w butelki plastikowe, butelki PET. I teraz pytanie, no, czy w lokalu się opłaci, no bo tak, trzeba mieć inny, inny typ koncesji na sprzedaż na, na zewnątrz. E, na tą, którą mamy, na, żeby sprzedawać na miejscu w szkle, tak, klientowi. Nie możemy sprzedawać na zewnątrz, więc trzeba raz mieć inną koncesję. Czy będzie to taka sprzedaż, żeby się ta koncesja opłaciła? No pewnie nie. Więc to stopiwo też nie byłoby w takiej cenie, jak w sklepie, do którego pójdziemy. Piwolane z beczki do butelki, tak? Już wspomniałem trochę wcześniej, ale muszę się odnieść do tej specyfiki warszawskiego rynku, który jest inny. No w większości miast będziecie mieli jedno, dwa miejsca, gdzie jest skupienie knajp i gdzie chodzą ludzie. Turyści, nieturyści, lokalni i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że knajpy lubią towarzystwo. Jeżeli jest jeden lokal, będą się otwierały inne dookoła, dobry lokal, dlatego, że to będzie ściągało klientów. Im więcej knajp w jednym miejscu, im więcej lokali różnych w jednym miejscu tym więcej ludzi. Pójdą najpierw do jednego, potem do drugiego, trzeciego i tak dalej. Następnym razem pójdą gdzie indziej. Więc tak to się kręci. W Warszawie też tak jest, ale tutaj jest troszkę inaczej z tego względu, że to, co kiedyś wszyscy jeździli do centrum, bo każdemu było tak samo daleko, no i tam można jakoś w miarę sensownie dojechać, teraz już nie muszą. Dlaczego? Dlatego, że mamy te dwie śmieszne linie metra całe, światowe osiągnięcie, ale jednocześnie no, mamy linie tramwajowe, mamy autobusy i generalnie wszędzie da się dojechać. W związku z czym w poszczególnych dzielnicach wykształciły się takie lokalne miejsca, lokalne skupiska knajp. Więc jeżeli już się mieszka w jakiejś dzielnicy, to bardziej się skupia na tym, co jest lokalnie, zwłaszcza teraz, no bo mamy pod nosem, niż specjalnie jedzie do centrum. I to nie jest dobra wiadomość dla lokali w centrum. To jest bardzo zła wiadomość dla lokali w centrum. Zwłaszcza tych, które nie inwestowały w profil swojego gościa, w swojego konkretnego gościa. No bo jeżeli działały na zasadzie, u nas zawsze w sumie jest pełno od czwartku do niedzieli, i wieczorami, to są turyści, bo są różni ludzie, którzy po prostu przyszli z ulicy, a nie było inwestowanie w jakiejś aktywności. Świetnym przykładem jest tutaj chociażby KEN 54 na warszawskim ursynowie. Gdzie były różne prelekcje związane z historią warszawy, z historią poszczególnych dzielnic, mają swój bardzo określony profil klimatyczny. Znaczy klimatyczny profil klimatu, tak, który, który tam jest, e, motyw przewodni. No to widziałem sytuację, że we wtorek o 21 było pełno ludzi, co tak trochę martwo normalnie jest w, w knajpach. Więc to jest taki najbliższy mi przykład z knajpy, która właśnie inwestowała w tego swojego gościa. Jeżeli knajpy nie inwestowały w gościa, gość był z przypadku. I teraz tak, wiemy, że te knajpy są odpowiedzialne za szereg innych branży, które wokół nich się kręcą. Są odpowiedzialne za budowę jednak tej kultury spożycia, kultury kulinarnej w Polsce, bo nowe kuchnie, nowe koncepty, nowe pomysły. I jest to tak naprawdę... Potrzebne. Jest to społecznie potrzebne, społecznie ważne, ale niestety mamy to, co mamy, jeżeli chodzi o kwestie rządzących. Ja osobiście nie wiem, jak można było ufać jakiemukolwiek politykowi. Wiele, wiele właścicieli. To znaczy, spotkałem no wiele. wiele. No spotkałem się z opiniami, że generalnie, jeżeli po pierwszym lockdownie by wiedzieli, że będzie jeszcze drugi, będzie wyglądał tak że już wtedy by nie brali żadnych, żadnych dotacji państwowych, które i tak są z naszych podatków, e, tylko po prostu by zamknęli biznes. Dziękuję, do widzenia. Mieliby mniej problemów, mieliby mniej związanych z tym kosztów i tak dalej, i tak dalej. Spójrzcie na to. Jeżeli jesteście tutaj po prostu, słuchacie, a nie pracujecie w gastronomii, zwłaszcza takiej sprzedającej alkohol, to tak, macie koszty koncesji. Które trzeba opłacić, dlatego że ta koncesja jest wydawana. Jak tam się zbierze sabat, który pozwoli wydać tą koncesję na sprzedaż alkoholu, i trzeba ją opłacić. Jeżeli w zeszłym roku nie było sprzedaży przez kilka miesięcy, koncesja zapłacona i znowu mamy pomysł, dobrze, no te e, trzy różnokolorowe strefy. No, okej, okay. jest, jest to jakaś koncepcja. Tylko co z tego, jeżeli w ogóle się tego nie trzymają już po paru miesiącach? I teraz pod koniec października zamykamy wszystko. Tam. Niech będzie. E, I koncesję trzeba zapłacić. Trzeba tam chyba nowe kasy było wprowadzić, które też są, bo oczywiście no skarbówka musi mieć dostęp do tego, czy się zapłaciło coś, czy nie zapłaciło. Czy ktoś, czy pieniążki spływają, czy nie spływają i tak dalej. No przecież trzeba patrzeć, tak? No bo wiadomo, że obywatel to kradnie, a zwłaszcza przedsiębiorcy. Więc jak nie ma czystej ścieżki, pomysłu, jak w ogóle to iść, jednej w ogóle wybranej, no to jak można w ogóle funkcjonować w takich warunkach, gdzie prawo jest pisane na kolanie i w dodatku jest niezgodne z obowiązującym prawem. No to super. To świetnie, to naprawdę. Tylko, że to jest właśnie podejście pod tytułem no ten prywaciarz, to by się chciał Dorobkiewicz, to tak w ogóle, no po co w ogóle taki prywaciarz? A jeszcze knajpy? Co, bo tam chodzi? No przecież nieuczciwy człowiek pracujący. Z takim podejściem nie da się pracować, nie da się budować biznesu. Nie da się robić PKB, oczywiście też już nie będę wspominał o takich rzeczach jak ZUS, czy po samym wychodzeniu przed kamery osób, które nigdy życiu nie przepracowały uczciwie jednego dnia i wyjdzie no to, to, to tam, gastronomia, hotele i inne takie rzeczy, fitness, Na sam końcu, Na sam. Co jest o tyle ciekawe, że jako widem nie zaraziłem się z transportu publicznego, nie zaraziłem się na siłowni, nie zaraziłem się w żadnym lokalu, zaraziłem się z przedszkola, które są, to znaczy zaraziłem, no, zostało przywleczone z przedszkola, które oczywiście są cały czas otwarte. Teraz otwieramy klasy 1-3. Gastronomia nadal jest zamknięta. To jest taki podstawowy brak szacunku do, do ludzkiej pracy, do ludzkiej chęci budowania jakiejkolwiek kultury, tak? Bo tak naprawdę, jako klasa średnia, która w bólach próbuje jednak się rodzić w tym kraju, której de facto nie ma, jako przedsiębiorca, jedyne, co przedsiębiorca chce, to, żeby się od niego odpierdolić. Dać mu pracować w spokoju, dać mu normalne prawo, którego da się przestrzegać, nie utrudniać życia, więc nie patrzeć jak na złodzieja i to w zupełności wystarczy. I można robić, budować ten dobrobyt. Co my co my jako konsumenci możemy zrobić? Jak możemy pomóc? No, pierwsza rzecz, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Trzeba po prostu wybrać, komu, komu jesteśmy w stanie pomóc. Ja na stronie w ramach covidowego owego brałem dania z konkretnych knajp, piwa z konkretnych browarów. W ramach wspieram Gastro, w ramach wspieram Polski Kraft. Robiłem pairing na stronie. Możecie zajrzeć, będzie mi miło. Jeżeli zamawiacie jedzenie, jeżeli zamawiacie jedzenie, to zamawiajcie je bezpośrednio w lokalu i odbierajcie je sami dlaczego? Firmy dostarczające jedzenie po prostu poczuły krew. Więc na tym, że wy kupicie w jakiejś albo jeżeli mają własną dostawę, tak, to, to też jest troszkę inaczej. Dlatego, że te firmy, które dostarczają jedzenie, tak poczuły krew, że na tym jedzeniu, które Wy zamawiacie z dowozem, tyle co zarabiają. To więcej zarabia ta firma, która Wam przywiezie jedzenie, niż ten lokal, którym chcecie pomóc. Możecie też pomóc poszukać, jeżeli macie jakiś konkretny lokal, macie gotówkę, możecie po prostu wpłacić pieniądze na rzutce. Zresztą zapraszam lokale, spokojnie możecie, czy, czy na YouTubie, czy na fanpage, czy w komentarzach na stronie, wrzucać linki z Waszymi rzutkami, niech to, też to będzie jakaś pomoc. No i tak naprawdę to. Jest jedyne, co możemy zrobić, no bo znowu jest ta akcja wspieramy, i akcja wspieramy ma sens w małych skupiskach klanowej ludności, jak właśnie chociażby w polskich górach, a zwłaszcza okolicy Zakopanego, gdzie wszyscy się znają. To nie jest tak, że policjant, który jest z rodziny A, będzie robił pod górę restauratorowi z rodziny B, dlatego że A, pewnie mają i tak gdzieś tam wspólnych, e, wspólne rodziny, B. No, jeżeli ktoś z tej rodziny B na przykład pracuje w jakimś urzędzie, albo na przykład stacji diagnostycznej, no może policjantowi z rodziny A robić pod górę. Tak w ramach wyrównywania rachunków. Więc nikt się nie podłoży. Ale to już zupełnie inaczej wygląda w dużych miastach. Powiedzcie mi, ilu z Was zna z imienia i nazwiska swojego dzielnicowego, a już nie mówię o tym, że widział go na oczy. No właśnie, tak? Więc... Jeżeli to będzie na zasadzie, że jeden lokal w tej dzielnicy, drugi w tej dzielnicy i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu z zbiorą, dopiero kary. Dziękuję, do widzenia. To może mieć sens, jeżeli te lokale będą w miarę blisko siebie, będzie też, będą goście za tymi lokalami stały. I no to wtedy tak, to może mieć większy sens. Natomiast w innym przypadku, no ja bym jednak doradzał e, daleko idącą czujność rewolucyjną wręcz. No I tak naprawdę, ta no jedyne, co, jedyne co można teraz robić. No bo co? Przetrwają albo najsilniejsi, ci, którzy już mają markę, ci, którzy mają właśnie bazę, albo najsprytniejsi, a reszta, no Amerykanie mówią, że do 25% czy 25% lokali, 1 czwarta, jak się zamknie po aktualnym lockdownie, no to będzie dobry wynik, to będzie optymistyczny wynik, a może być dużo więcej. Więc no niestety, wygląda tak, jak wygląda. Mam nadzieję, że jednak będziemy mieli okazję spotkać się w naszych ulubionych lokalach, że te lokale będą funkcjonowały. No, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No. Powodzenia w każdym razie.